Tak. Nie. Tak. Nie. To co? Losujemy? Ryzykowanie życiem w sporcie jest idiotyzmem. Tak. Nie. Nazywam się Sebastian Karaś, trenuję pływanie od 8 roku życia. Jestem Juan, prowadzę kanał popularno-naukowy MC Kwadrat. Rok temu przepłynąłem w pław 100 km przez Bałtyk. Ja nie umiem pływać, nie podjęłabym takiego ryzyka. Nie sądzę, żeby uprawianie sportu albo inne rzeczy były warte poświęcenia naszego życia. To kręci najbardziej ta cienka granica między życiem a śmiercią. Moim światem jest wysiłek fizyczny, wychodzenie poza granice swoich możliwości. Nie lubię zimnej wody. Nigdy bym w życiu nie wysiedział. No po prostu tyle przy książce. Internet dzieciom szkodzi czy pomaga? Pomaga. Szkodzi. Otwiera horyzonty. Chodzi o uzależnienie, gry internetowe, jakieś zakazane rzeczy. Jeżeli coś się nie wykorzysta w odpowiedni sposób, to wszystko może być szkodliwe. Robaki, pyszne czy obrzydliwe? Obrzydliwe. Pyszne. Bardzo smaczne są świerszcze. Możesz przyprawić, możesz usmażyć, możesz uprażyć. Nie wyobrażam sobie, że miałbym coś takiego wziąć do ust. Zakupy skutecznie poprawiają humor. Nie. Moim zdaniem skutecznie. Słyszałam o badaniach, które mówią o tym, że na przykład jak kupujemy jakieś rzeczy, jak mamy zły nastrój, ta rzecz kojarzy nam się ze złym nastrojem później. Ranny ptaszek czy nocny marek? Ranny ptaszek. Nocny marek. Lepiej mi się myśli w nocy. Bo się nie wysypiesz i dlatego. Nieważne ile śpię, i tak jestem niewyspana. Technologia zbliża nas do siebie czy oddala? Oddala. Zbliża. Widzę, że na przykład siedzi chłopak z dziewczyną, wpatrzeni w telefon, nie rozmawiając ze sobą. Możemy połączyć się z osobą, która jest setki, tysiące kilometrów dalej i nadal utrzymamy z nią stały kontakt. Spontaniczność ważniejsza od planowania. Tak. Według mnie nie. Naszym życiem rządzi przypadek. Czy ziewanie jest rzeczywiście zaraźliwe? Proszę mnie. Czy mamy wpływ na powietrze, którym oddychamy? Oczywiście, że mamy. Tutaj się z tym zgodzę. O! Decydujemy o tym, jak ogrzewamy nasze domy, decydujemy, jakim środkiem transportu się poruszamy. Na własnej skórze akurat odczułem ten negatywny wpływ smogu na organizm. Podczas biegania rzeczywiście od razu pojawił się kaszel, problemy z oddychaniem, zdecydowanie wyższe tętno. Ostatnio byłam w Krakowie. Tam otwierają taką wieżę antysmogową. Taki ogromny filtr, który po prostu pochłania powietrze z zanieczyszczeniami, filtruje i wypuszcza powietrze, które jest od 20 do 70% czystsze. Coś takiego na pewno jest takim fajnym elementem, który uświadamia, że rzeczywiście to jest realny problem i że warto z nim coś robić.